Udowodnij, że dla dowolnej liczby rzeczywistej ujemnej, tu jest ważna informacja ujemnej, prawdziwa jest taka nierówność. Zobaczmy, mamy takie coś i wiemy z treści zadania, że nasz x jest mniejszy od zera, bo jest liczba ujemna. Wobec tego ja mnożę sobie stronami przez x, czyli będziemy mieli 9x kwadrat, dodać 1 i uwaga, jeżeli ja wiem, że mnożę przez liczbę ujemną, to zmieniam znak nierówności na przeciwny, czyli będzie większe, równe od minus 6x. Tutaj nastąpiła zmiana znaku nierówności na przeciwny, to jest ważna informacja. Teraz przerzucamy minus 6x na lewą stronę i mamy 9x kwadrat, dodać 6x, dodać 1, większe, równe od zera. I w tym miejscu powinniśmy zauważyć wzór skróconego mnożenia, że to jest 3x plus 1 do kwadratu. Ma być większe, równe od zera. Mam nadzieję, że to zauważyliśmy. Chodzi tutaj o wzór na a plus b do kwadratu, czyli a kwadrat plus 2ab plus b do kwadratu. Nasze a to jest 3x, nasze b to jest 1. Jak ktoś nie wierzy, to niech podstawi sobie do wzoru i wyjdzie dokładnie to wyrażenie. To powinniśmy już zauważać też swoją drogą. No i co dalej? Co powinniśmy zrobić w tym momencie? W tym momencie jest koniec dowodu tak naprawdę, tylko trzeba napisać komentarz. Dowolna liczba rzeczywista, bo dowolne wyrażenie rzeczywiste podniesione do kwadratu jest zawsze nieujemne, czyli większe, równe od zera, co kończy dowód. To zdanie komentarza według mnie jest tutaj istotne, żeby to dopisać, chociaż podejrzewam, że większość sprawdzających i w kluczu maturalnym będzie zaakceptowany taki zapis, bo tutaj widać, że wiecie, co robicie. Też warto w tym momencie skomentować, że mnożymy przez liczbę ujemną, dlatego zmieniamy znak nierówności na przeciwne. To też jest tutaj w tym miejscu ważne dopowiedzieć o tym, a na pewno pamiętać, żeby zmienić ten znak.